Serwus widzowie, ogólnie rzecz biorąc to drugi dzień, a w zasadzie mój czwarty, ale na YouTubie drugi dzień jako więzień w Minecrafcie, więc proszę widzowie, stawcie łapkę w górę, ponieważ ta łapka w górę to jest jeden chlebek dla mnie, albo jakieś jedno jedzonko, ponieważ jak widzicie, są mi ostatni rotten flesz, jestem już mega głodna, jest naprawdę mega ciężko, więc proszę widzowie, zostawcie tą łapkę, ponieważ uratujecie mi życie, subskrybujcie mój kanał i przed chwilą widziałam jak pan hater, jak widzicie, dołączył na serwer, więc możliwe, że będziemy z nim rozmawiać, możliwe, że tutaj przyjdzie, mam sobie taką nadzieję, ponieważ chciałabym, że tak powiem, rozmawiać z nim i spróbować jakoś go przekonać, że mnie po prostu wypuścił na wolność, ponieważ ja tutaj nie chcę już dłużej siedzieć, sorry memory. A tymczasem widzowie, spożyjmy ostatni nasz posiłek. Ostatni rotten flesz. Ale on był hejter! Emilia! Hejter! Wypuść mnie natychmiast! Natychmiast nie wypuść to! Natychmiast mnie stąd wypuść. Z paski. Nie, hejter, wypuszczaj mnie stąd, ja już nie tak długo jestem, proszę. Co? A co to tam jest? Co to tam? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, wydaje ci się totalnie. To. Wydaje ci się, halo. Wydaje ci się. A to tylko zamknę. Pokaż, pokaż to, jak to wygląda, co ty tu wykminiłeś. O ty, a co myślisz, że taka to wyjdzie, coś to zamknę. Dobra, przepraszam, przepraszam. Nie, przepraszam. Nie. Ej, dobra, dobra, ale słuchaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Próbowałeś uciec, ja tego wyciągniemy za chwileczkę z tego konsekwencja. Let's go, widzowie! O nie, dobra. Nie let's go, bo ja mam tutaj normalnie dźwignię wszystkie do tego. Nie masz tu żadnej dźwigni. Nie jesteś w stanie mnie powstrzymać, nie jesteś w stanie mnie powstrzymać. Puszmy to. Szybko, to jest tak nie, blisko, to chodź tutaj, kurde. Dobra, przepraszam. Poczekaj. Przepraszam. Ty! Chcesz opuścić w ogóle, tak? Chcesz tak, uciec. Chcę stąd uciec, chcę stąd wyjść. Aha, a ja chcę czegoś innego. Czego? No a. Ała, nie łap mnie nawet, zostaw było tak mnie fajnie, weź, ja nie chcę tu a się zrobiło gorzej. Ała, czemu tak zmieniłaś nagle zdanie? Nie zmieniłam żadnego zdania, hejter, to ty po prostu okrutnego czynu się dokonałeś, który jest, nie, przestań mnie przesuwać, zrobienie mikstury miłości. Jakiego czynu? Przestań. No niby jakiego, no, no mikstura miłości, to jest w ogóle nielegalne i niemoralne, tak nie no. Można robić, hejter. Ale to nie ja zrobiłem, to ja ty zrobię. Ja nie wiedziałem, że to jest taka mikstura. Nie, ty wiedziałeś od początku. Ja wiedziałam, takim że ty. Działaniem. Ja wiem, że. Ty, nie, hejter, w ogóle zaprzestań. Zaprzestań, po prostu zaprzestań. To jest żałosne. No wypuść mnie stąd. No to dobrze, no to dałem ci miksturkę, no i co? Nie no zadziałała. Jest, no nie zadziałała. I teraz co? I teraz muszę tutaj w ogóle być. I nie podoba mi się to. Chcę stąd wyjść. Tak. Chcę stąd wyjść. Bo możesz. Możemy zrobić tak, że będzie efekt bez miksturki. Efekt bez mistrza. Nie możemy tak zrobić. Hejter, Emo. Wypuść mnie. Powiedz mi, co to jest w ogóle za miejsce? Co to jest za miejsce w ogóle? Ja cię nie wypuszczę. Nie ma. Kosiłaś mnie. Ale co, o co ci chodzi, hejter? Obiecałaś mi dużo, a nic się okazało, że nic nie będzie. Dobra, wypuść mnie, nic ci nie obiecywałam. Wypuść mnie w tej chwili stąd. Ja chcę ale nie, no co ty, to jesteś normalna chyba. Dziękuję. Hejter, powiedz mi, co to w ogóle jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Powiedz mi, co to jest za miejsce? Ta? No. No to jest zestaw moich Pokemonów, ale lepiej się nie interesuj co to jest, bo dostaniesz kociej mordki. Wiesz co, ty jesteś po prostu okrutny hejter, czy ja już mogę stąd wyjść? Nie wiem, po co mnie więzisz? Po co mnie tu więzisz? Ale po co mnie tu więzisz? O co ty w ogóle prosisz? Ty jesteś ale jakaś polowana. Ale po co mnie tu więzisz? No dobra, co mam zrobić? Mam z tym pewne cele. Okej, powiedz mi co mam zrobić, żebym stąd wyszła. Dobra, czego ale jeszcze raz diamenty, jak zielone. Bodylem. No. I nie będę się zawahiwał. Mm-hmm. Dobra. Mm-hmm. Może zastanowię się, żeby cię wypuścić. Mm-hmm. Musimy spędzić razem randkę. Ja pierdolę. Randkę. No tak. nie wytrzymam się. Naprawdę. Co to jest tutaj, tak? Tutaj jest pokój na randkę. Panie przodem. Dzięki. Super. Ach. Randka z hejterem. No witaj. Który mnie więzi. Wow! Gazelo! Tutaj mamy posiłek, słuchaj. O, co byś zjadła? Cokolwiek, jestem tak głodna, cały czas jadę rotten flesz. Dzięki. Czy ja mogę zostawić ten tort? Możesz! Ja nie, może mleko. Tutaj postawić. Tak, poproszę. O, cały widzowie. Nice. Pierwszy raz w życiu cały tort zjadłam. Ej, serio, ale dziękuję, może by się przydało. Dziękuję, hejter, za to, że więzisz mnie i dałeś mi tort. Naprawdę miło z twojej strony. Dzięki. Dobra, to jeszcze mamy zupkę. Wow, okej, to zupkę tam też zaraz zjem. Smacznego. Ale dobre. Mhm. Wielbiam. Pycha. Aha, pusta misa. Już, czy już mogę stąd wyjść, hejter? Już? Bo już nie. Się nie ten randkę? Nie. Czemu nie?
No bo randka dalej trwa. Okej, okay, a ile ona jeszcze będzie trwała w takim razie? Ja jeszcze jakiś czas, potrwa troszkę, bo tutaj musimy porozmawiać. O czym chcesz rozmawiać? W takim razie o czym chcesz rozmawiać, hater? Śmiało, powiedz mi. Don't be shy. No słuchaj, wiesz co, 13 lat jak mnie więzi właśnie w jakiejś, nie wiem, nie wiadomo w ogóle w czym, w jakimś więzieniu. Nie mogę wyjść na zewnątrz, ten jest za moimi przyjaciółmi. Ale jak nie więzi, tylko randka. Ała! Upanuj się. Czemu? Co ty w ogóle? Ty jesteś jakiś, nie wiem, coś się w szkole stało, nie czy więzi, co? Nie więzi, pamiętaj, ja cię nie wiążę. No w ogóle. A co to, jak to nazywasz? Jak to nazywasz, jak nie więzienie w takim razie? Pomaganiem. To jest pomaganie? Tak. Hejter, ty masz jakąś inną definicję pomagania. To jest taka leciutka terapia mózgowa. Ty jesteś naprawdę chory, hejter, naprawdę. Wypuść się stąd wyjść. Nie, ja jestem hejter. Siema, hejter. Ej, co ty robisz? Czekaj, co ty robisz? Wyciąłem dźwignię. No i co? O nie! Co ty robisz? Let's go, wycofaj! No chyba, co ty robisz? Nic, wychodzę na zewnątrz, wychodzę na zewnątrz. Stop. Co? Stop. Nie ma wyjścia. Chwila. Ja to muszę zamurować, tak nie będzie. Tak nie będzie, dobra, wracaj szybko do łóżka, już. Ała, dobra, przepraszam. Tak, nie wnerwia, nikt dawno mi tak nie wnerwił, nawet bzyko. Dobra, zamykam to. Już. Słuchaj mnie. Będziesz miała zaraz drugą strzałę w oku. No ale ja tam nie mogę wejść nawet, bo nie mam. Mam jedno serduszko, Typa, ja potrzebuję jedzonka. Do środka. Nie mam. Będzie gorzej, dobra, przepraszam, bo nie dałoby się tak jak powinnaś. Mam jedno serduszko. Nie, ile? Proszę, jedno serduszko mam. Ach. Umrę jak zrobisz. Tak, a kliknęłaś łóżka? Nie zabijaj mnie, kliknę na twoich oczach. Kliknij. Klikam. Kliknij. Kliknęłam. O. O, co to za książka? Co to za książka ma być? No ta, którą ty mi dałeś. A, czytaj. No, wybacz, że cię zamknąłem tutaj, musiałem, sorry, bo inaczej mógłbym mieć przypał. To to, dobra, czyli jednak nie okłamujesz mnie, czyli tutaj no plusik się należy, że współpracujesz z hejterkiem. Tak. To mi się podoba. Czy może ogólnie wyjść? To na razie nie jest za dobrze. Może ci się to nie podobać. Ale no dobra, ja mam na to ogromne plany. To dobra, przepraszam, to jeszcze raz zmienimy tą randkę i będzie teraz super. Obiecuję, że nam się wszystko, proszę. Tak? Tak, dzięki. To dobra. Dobra, tam słuchaj. Tam się podoba, dawaj. Hejter, naprawdę jesteś super i w ogóle mam nadzieję, że mnie wypuścisz stąd za niedługo, tak. I że spędzimy razem w ogóle wieczność. Kto jest przystojny, Bambik czy hejter? Okej, hejter. No, kto jest mądrzejszy, Bambik czy hejter? No to oczywiście, że hejter. Kto ma więcej pieniędzy, dywan czy hejter? Hejter. No i to jest dobra odpowiedź, ty. Wpisałaś się, masz zupkę w nagrodę. Dziękuję. Ale wiesz co? Co? Tam. Ale czemu? Do celi. Ale co ja takiego złego zrobiłam, hejter? No, bo ty to robisz na siłę, mnie się to nie podoba, nie to jest fejkowe. To nie, nie jest prawdziwe, to nie jest szczere, co ty nie, teraz no mówisz to jest tutaj. Szczere, i mnie się to w ogóle nie podoba, wiesz no, co? Przestań, ja idę nie, do tego domku i zastanowię się na tym, co sobie zrobię, bo. Nie, proszę cię. To, co ty odwalasz, to mi się to w ogóle nie podoba. Nie, proszę cię, hejter, czekaj. Nie! Proszę cię, wypuść mnie stąd. Nie potrzebuję jeszcze, nie wiem, potrzebuję czegoś bardzo. Czego? Drewna. Bo mi tu zimno i chciałam tutaj ognisko rozpalić, tak. Drewna. Po co ci drewno? No, rozpalić ognisko. Ty jesteś głupia? Nie. Ty myślisz, że ja ci mogę dać jedynie ognisko, a nie drewno. Ja ci drewna nie dam. No weź. Mogę ci skraftować, ale nie ma opcji, że ci dam ogniska. No, no dobra, no to... zaraz ci skraftuję, zaraz ci przyniosę. Okej, czekam w takim razie. Dobra, widzowie, mamy szansę dużą. Jeżeli on mi tutaj przyniesie ten ognisko, to ja nie wiem, co muszę mieć z ogniska, czy coś z tego się patyki, chociaż nie wiem, słuchajcie, czekajcie, ja mam pomysł w ogóle. Spróbuję stąd wyjść. Czekajcie, bo ja muszę sobie trafić, dobrze, dobra, zanim on tutaj wróci. I czy tutaj jest coś, co bym mogła wziąć, coś, co jest... Kurde, no to mi się nie przyda, tu jest drewno, ale tego drewna też nie użyjemy. W skrzynce już nic zostało, dobra, widzowie, nie wiem, nie mam w ogóle pomysłów, żadnych pomysłów. O, on tam jest na górze, w ogóle jestem ciekawa, co to jest za miejsce. W sensie, w jakim to jest miejscu, bo totalnie nie pamiętam, wypisaliście mi, widzowie, wczoraj, że to może być po prostu jakby gdzieś w stronę właśnie pod jego domkiem czy coś, pod tą łapką. I to jest w sumie racja, ale to wydaje mi się, że to jest za daleko, ponieważ to jest no 40 kratek od chyba lodziarni, więc słuchajcie, średnio bym powiedziała. Więc to w ogóle mi tutaj nie pasuje. Kurde, nie wiem. Czy ja mogę uciekać? On tam cały czas na górze jest. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym wchodziła, bo jak on mnie złapie teraz,
Ale mielibyśmy szansę. Dobra, czekajcie, ja mam pomysł. Wezmę jakąś dźwignię stąd. Dobra, wezmę tą dźwignię. Mam nadzieję, że się nie skapnie. O nie, schodzi. Idę! Dobra, mamy dźwignię, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że nic nie kombinowałaś, bo inaczej byłoby źle. A co miałabym kombinować, jakbym miała w ogóle stąd wyjść? Dziękuję ci bardzo. I nawet dam ci 2 porkchopy, ale już tutaj palona. No i dzięki w takim razie. No i siema. No i siema. Pozdrów Dave'a ode mnie, wiesz? Pa. Dobrze, on jest pozdrowiony. Oj, widzowie. Dobra, mamy szansę. Nie wiem, co się... Wy widzowie musicie napisać w komentarzu. Ja tego jeszcze nie będę niszczyć tego ogniska. Napiszcie mi w komentarzu, co wypada z ogniska, jak się je zniszczy. I wtedy pomyślimy sobie, co możemy zrobić. Ale mamy dźwignię, więc możemy stąd w sumie wyjść, jeżeli tylko hater sobie stąd pójdzie. I mam nadzieję, że to się nam uda. Zobaczymy w następnym odcinku.